niską zawodniczką i to powoduje, że Monflir była zablokowana. A z serwisowy dla Japonek. Mamy remis. A i robi się nam naprawdę ciekawie, gorąco. Japonki nie rezygnują z walki. Ale co do tego, to chyba nie mieliśmy wątpliwości. Żaden Japończyk w żadnym sporcie nie podda się jeszcze przed zakończeniem. 16-15. A i druga przerwa techniczna. Wracamy na parkiet. Jednopunktowe prowadzenie ekipy Oranie po drugiej przerwie technicznej w trzecim secie. Dwa pierwsze wygrane przez Holenderki. Ale zobaczymy. 6 talents. Grywka z miejsca, ale trudna. Takeshi Tayoshi. Jeszcze gramy. Od miejsca musiała plasować tylko Caroline Wensing. Druga linia. No i błąd. Sakashita uderza w siatkę, ale nie ma odwagi, by zwrócić uwagę swojej rozgrywającej. Ale bardzo trudna była ta sytuacja, była to trudna piłka, którą dostała. Zdecydowanie bardzo dużo brakuje tym Japonkom precyzji, zarówno i w przyjęciu, jak i w dograniu piłek do swojej rozgrywającej. Teraz świetnie, pasywnym blokiem Holenderki, druga linia. Jest Siuko Sano fruwająca tam w obronie, ale stawiają blok. Caroline Wensing. Ale ta ściana bloku cały czas dobrze funkcjonuje dzisiaj w drużynie Holandii. Blokiem już do tej pory w całym spotkaniu Holenderki zdobyły bardzo dużo punktów. Dziesięć punktów blokiem przy 6 reprezentacji Japonii. Shane Stalens. Shane Stalens jest zawodniczką najlepiej punktującą w swojej drużynie. Teraz druga linia. No i nieprzyjemne teraz uderzenie. Bardzo ładnie zaatakowała do pierwszej strefy Sakeshita. Tutaj umiejętnie znalazła dziurę w bloku na Monflir. Takie uderzenia mogą czasami skończyć się nawet i kontuzją. Vantinen. Bardzo precyzyjne przyjęcie. A proszę, co zrobiła w obronie? Także Takeshita Yoshi to również duży atut tej malutkiej rozgrywającej. Kończy Manufir. Bardzo cieszy ta duża radość na boisku Holenderek, kiedy one się cieszą z każdego zdobytego punktu. Caroline Wensing. Dająca piłkę, ale spokojnie przyjęła Araki. Teraz lewe skrzydło. Saori Kimura Wout. No i w tym najważniejszym momencie Holenderki wychodzą na 4-punktową przewagę. Jeszcze nie tak dawno był remis po 15. Więcej, dużo więcej w dzisiejszym meczu mają argumentów siatkarki Avitala Selingera.
nie ustępują grze w obronie, no a absolutnie górują na siatce w bloku i ataku. Proszę popatrzeć, jakie poświęcenie. Jeszcze Takeshita Yoshi, druga linia. Świetnie w obronie. Duże brawa dla Holenderek. Teraz Takeshita Yoshi. No i to będzie koniec. I zakiwały Holenderki, można rzec, na śmierć w tej akcji z pewnością. Nie wykonały żadnego ataku. Natomiast precyzyjnymi kiwkami również można wykończyć przeciwnika. Odważnie Wensing rzuciła się do tej obrony bardzo ofiarnie, ale bez oczekiwanego skutku. Dobrze, Shane Stalens, Francja normal mimo podwójnego bloku. Proszę, jak szybko zaczynają teraz grać Japonki. Troszkę za późno się rozkręciły, ale może jeszcze jest asekuracja. Yuko Sano, wysoka piłka. Saori Kimura nie kończy. Rothhoys. Jeszcze gramy. Takeshita Yoshi. No i było po bloku. Tak, jest 18 punkt Japonek. Piłka dotknęła rąk Francji Urman. Ale pierwsza akcja rozegrana przez krótką Kim Stalens do Urman, gdzie Sano stanęła już w samym narożniku, gdyż spodziewała się długiego ataku od Francji. Takeshita Yoshi, bardzo trudna zagrywka. No i potrójny blok. Jeszcze gramy. Yoshi do tyłu. Jest Vantinen, no i już niemal trzy zawodniczki skaczą do tych ataków ze środka, ale teraz kiwała Francję Norma. 21 do 18. Kim Stalens. Yuko Sano. Dobry pasywny blok teraz Holenderek. Manon Fier kiwała. No nie miałem w zasadzie innej możliwości. Świetne rozegranie na drugą linię, ale ten blok Hurman był jeszcze lepszy. Idealnie przełożone ręce na drugą stronę. No, popatrzmy, Takeshita Yoshi, ale zorientowała się w tym rozegraniu. A środkowa ranie Francji Hurman. 22 do 18. Kim Stalens. Out. No, brakowało kilku centymetrów. I jeszcze myślę, że ten set nie jest rozstrzygnięty. Popatrz. No ale nie można popełniać błędów w polu zagrywki. Saori Kimura. Mura 23 do 19. Precyzyjna zagrywka do pierwszej strefy, gdyż wykrywająca biega ze środka. I ponownie kiwa w takim, można powiedzieć, swoim stylu. Manon Fier, Vantinen. Znakomicie ustawia się w obronie ta zawodniczka po rękach. Shane Stalens zdobywa 24 punkt. A już za chwilę piłka meczowa. Jedna akcja tak naprawdę dzieli Holenderek od rozstrzygnięcia tego spotkania na swoją korzyść. To z pewnością niebawem nastąpi. Takeshita Yoshi, lewe skrzydło. Jeszcze bronią się Japonki. Gdzieś przedarła się piłka. Skakały do bloku Manon Fier i Kim Stalens. Araki ma trudną zagrywkę, ale chyba nie aż na tyle, aby wyrównać to spotkanie w tej chwili. Vantinen. Francję Norman nie skończyła. Ale teraz mogą troszkę nieporozumienia. Shane Stalens po rękach. 25 punkt, 25 do 20 i w całym spotkaniu 3 do 0. Wygrywają Holenderki, zostawiając naprawdę bardzo dobre wrażenie po sobie. Przede wszystkim Shane Stalens, która imponuje nam tutaj precyzją, siłą i przede wszystkim skutecznością. Ja myślę, że cały zespół tutaj również należy pochwalić, gdyż pokazują Holenderki coraz bardziej fajną siatkówkę, coraz bardziej poukładaną. W momencie, kiedy część Stalens wróciła do grania, jest w pełnej formie, część obciążenia zostało zdjęte z barku Montfier, a ta zawodniczka nie potrafiła na sobie udźwignąć roli lidera, natomiast część Stalens robi to idealne.